Dzień dobry. Zapraszam na serię z Afryki, ale to jeszcze nie jest afrykańskie niebo. No i niestety, miało być łatwo, a będzie trudno. Kurwa, ciężki. O Jezu! No i jak nam wyszło? Paszport psa. I mamy też międzynarodowe prawa jazdy. Można też dodać pigwę, ja mam taką malutką. A teraz sobie nie ugotujesz, żreć nie będziesz. A może w rabat dostaniemy rabat na wizę. No i nie było tak źle. Pakujemy się teraz, tak więc takie ostatnie po prostu jakieś refleksje. No fajnie w sumie nawet teraz było, wiecie? A spędziliśmy tutaj 3 dni, dzisiaj jest poniedziałek. Przyjechaliśmy tutaj w piątek po południu, tak więc 2 całe dni i kawałeczek. Fajnych mieliśmy ludzi, naprawdę, z tym się pogadało, z tamtym się pogadało. Kurczę, to też ma swój urok. Więc naprawdę, ogólnie nie było tak źle. My nie jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do spania w takich miejscach, więc jak przyjechaliśmy, to byliśmy trochę przerażeni. Tak jak pamiętacie, nic nie mogliśmy tam znaleźć. No ale całkiem było sympatycznie. Teraz przeniesiemy się nad jezioro, bo jedna z osób, które tutaj byli, on jest Anglikiem, ale mieszka tutaj 10 lat w Hiszpanii i właśnie dał nam namiar na parę fajnych miejscówek i jedna z nich to jest jezioro, które jest około godziny drogi jazdy. Złapaliśmy flaka. Nie wiemy dokładnie gdzie i jak się to stało, ale powoli schodzi nam powietrze z opony i no musimy wymienić na nowo. Niedźwiedź wypróbuje nowy sprzęt, taką poduszkę do podnoszenia samochodu. No i niestety dupa podnosi trochę, ale za mało, żeby wymienić koło. Może w innym miejscu. Napompowało całe, ale nie podnosi. No i niestety, miało być łatwo, a będzie trudno. Zrobił się balon, ale w ogóle nie podniosło auta. No nie. Zupełnie. W ogóle nawet o centymetr nie poszedł do góry. Nie, no tyle to poszło. No dobra, centymetr poszedł. No, może 2, ale to nie wystarczy, żeby zmienić koło.
właśnie chuj. Co? Nie idzie dalej? Już trochę, jeszcze troszeczkę brakuje. I ciągle ten sam problem, jak wtedy. Co, skurcz cię złapał? Ojeny, ale moment. Ojeny, pomóc ci jakoś? No to w sumie tak średnio jesteśmy zadowoleni z tego, jak na razie. Jakoś to trudno jakoś inaczej ułożyć, nie wiem. To, że tak powiem, jako zabezpieczenie, żeby samochód nie spadł, no to tak, ale... Weź to wyprostuj. Nie jest w stanie. Przyjechaliśmy tutaj do warsztatu, bo niedźwiedź chce sprawdzić tą oponę, z której schodzi powietrze, która nie wiem czy przebita czy nie, bo to by było aż dziwne, ale no, schodzi z niej powietrze i trzeba zobaczyć, co z nią jest nie tak. The ring, man. Oh, fuck. No possible repair for me. Yeah. Welding. Look the Google. Repara llantas. Cholera. Yeah. No. Yes, maybe old. Here. Felga jest uszkodzona. New. Nuevo. Nuevo? Nuevo. Reclamation, the fabric. In Poland, Polonia. You know English, Polonia. Mm. Okay, go the... So welding. Reparajanta maybe sold. Aha. No, ale ja nie widzę, ty mógłbyś kobiecie wytłumaczyć, bo ja nie wiem o co chodzi, przecież ja nie widzę dziury. Przez felgę. Ale kurwa coś jest słabo i... Felgę trzeba welding zrobić. Trzeba pospawać felgę, tak? Ale dziury nie ma, to ja nie bardzo rozumiem o co chodzi. Ale... Spierdala. Dobra, nie ciesz. No? Tu zaznaczy miejsce. Ten pan podał nam namiary na warsztat, który będą mogli to zrobić, gdzie spawają. Tak więc nastawiliśmy nawigację i jedziemy.
Zrobią to na jutro. No to w sumie to i tak nie przeszkadza, bo my i tak tutaj będziemy, tak więc... Ale to dziwne, wiecie, bo to nowe felgi są. Raptem 2 miesiące na nich jeździmy, chyba coś koło tego. Tak więc trochę nasześmy się zmartwili teraz, bo jeżeli one są takie słabe wszystkie, to my jeszcze żeśmy dobrze offroad nie zaczęli jeździć tak naprawdę. To bo to nie było takiego miejsca w ostatnich dniach, żebyśmy poza tym, że gdzieś tam na krawężnik żeśmy najechali tu i ówdzie, no to przecież normalnie do osobowym musisz wjechać nieraz w mieście na krawężnik, nie? Żeby zaparkować. Nie wiem, dziwne. Tradycyjnie zostawiamy samochód i idziemy popatrzeć na dole, bo już tutaj krążymy po tych uliczkach takich dookoła jeziora. Weszłam tutaj do góry, żeby wam pokazać, gdzie jesteśmy. Tutaj jest jakiś niedokończony budynek. Trudno powiedzieć, co to miało być. Ale nieważne, chodzi o to, że jest to bardzo spokojne miejsce. Polecił nam tutaj taki lokalny mieszkaniec, który po prostu wiedział, co my lubimy. No, może to nie jest takie miejsce super spektakularne, ale jest cisza, spokój, nikt nam nie przeszkadza i mamy internet, co dzisiaj jest nam bardzo potrzebne. Woda niestety w tym jeziorze wyschła, to znaczy to, co widzimy, to jest mniej więcej połowę tego stanu, co jest normalnie, i trudno jest tam dojść do wody, bo wszystko zarosło. Od kilku lat oni się tutaj zmagają z suszą, wprawdzie czasem popaduje deszcz, ale jest tego deszczu bardzo mało i stan wody w jeziorach i rzekach jest dramatycznie niski. Tutaj niedźwiedź montuje taką ostatnią lampę. To są lampy na takie ładowane małą baterią słoneczną i mają fotokomórkę, czyli włączają się, gdy się podejdzie. To jest super fajne rozwiązanie i mamy w sumie 3 takie lampy. Jedną właśnie będziemy mieli tutaj z przodu. Jedną mamy tutaj zamontowaną z tej strony. I jedną mamy zamontowaną tak trochę bardziej po środku. O, a z tej strony, tutaj. One na czas jazdy można je złożyć, tak więc nie przeszkadzają. A potem tutaj na noc sobie rozkładamy. I są bardzo fajne, bo po prostu włączają się automatycznie, gdy my schodzimy, tak jak się schodzi z drabinki, to uwaga, pokażę dla tych, którzy nie znają naszego samochodu. Tak więc schodzimy z drabinki i się ładnie włącza. Przechodzę na tył samochodu, włącza się i właśnie potrzeba nam było jeszcze z tamtej strony. Jakby się ktoś dobierał na przykład do samochodu, to najprawdopodobniej dobierałby się właśnie do tamtych drzwi przednich z tamtej strony. Ale nie tylko przed kradzieżą nas to ochroni, czyli pomaga nam w nocy, bo po prostu widzimy, co się dzieje wokół auta, ale także chroni przed kradzieżą i wiecie co? Okazało się, że świetnie też chroni przed zwierzętami, co przekonaliśmy się w Rumunii, bo tam były niedźwiedzie i wiecie, one jak podchodzą bliżej i nagle się zaświeciło takie mocne słońce, my przedtem mieliśmy takie dwie inne lampki, o wiele mniejsze światło i tylko z przodu. I to wystarczało, po prostu to odstraszało zwierzęta, bo nagle to było coś nowego, one są nieprzyzwyczajone do zaparkowanych samochodów, są przyzwyczajone i podchodzą blisko, bo szukają jedzenia, natomiast nie podchodzą, wiecie, to światło je po prostu zawsze przestraszało, więc stwierdziliśmy, że właśnie na Afrykę musimy sobie kupić więcej tych lampek i mamy po prostu mocniejsze te lampki i są z każdej strony samochodu.
Dzień dobry. I chciałam właśnie zacząć od tego momentu, kiedy robimy ostatnie przygotowania do wjazdu w Afryce. Jest bałagan, ale żeby posprzątać, najpierw trzeba narobić trochę bałaganu. Postanowiliśmy zrobić sobie taki jeden dzień gospodarczy, zanim przekroczymy granicę. No i taki wielki remanent, ja przyszykowałam też dokumenty, rzeczy takie, wiecie, najpotrzebniejsze, remanent w szufladach i jakieś takie ostatnie rzeczy, których jeszcze przedtem nie było czasu zrobić. Wielu z Was może być zainteresowanych, jakie dokumenty są potrzebne, więc oczywiście paszporty. O, i wiecie co, ja pakuję je w takie torebki ze znanego sklepu meblowego, więc nasze paszporty, paszport psa i mamy też międzynarodowe prawa jazdy. Teraz wyrobiliśmy takie prawa jazdy właśnie jak byliśmy w Polsce, bo czytaliśmy, że czasem są potrzebne do ubezpieczenia samochodu, wymagane. I wymaganym dokumentem jest carnet de passage, zwany CPD w skrócie. Ten karnet, moi drodzy, żeby otrzymać, to niestety trzeba zapłacić kaucję. My tym razem ten karnet załatwialiśmy w Hiszpanii. Czechach. Ostatnią rzeczą, jaką potrzebujemy, jest dowód rejestracyjny. Nasz samochód jest zarejestrowany w Anglii i angielski dowód rejestracyjny to jest taka właśnie jakby książeczka, taka, no trudno powiedzieć, taki papier, no. Wspomnę jeszcze, że karnet nie jest wymagany we wszystkich krajach Afryki i tutaj z tyłu jest taka lista. Znajdziecie też bez problemu to w internecie, kraje, które wymagają karnetu. Są też takie kraje, które być może będą wymagać, a być może nie. No to w ogóle takie czary mary, słuchajcie. I między innymi to jest Gambia, dość taki popularny kraj, i Liberia, którą my na pewno chcemy odwiedzić, jak dostaniemy wizę. No tak więc to jest wszystko takie, wiecie, troszeczkę skomplikowane. Maroko nie potrzebuje karnetu, więc jakby ktoś chciał jechać do Maroko, to tam nie potrzeba ani wizy, ani karnetu. Pokażę Wam jeszcze taką jedną rzecz fajną, którą żeśmy kupili, bo największym jakby takim utrapieniem naszym to były wszędzie walające się kable. Jednak wiecie, ta ilość urządzeń, które człowiek ma ze sobą, ciągle rośnie. No i do każdego urządzenia inny kabelek, nie? I szlak nas po prostu trafiał, wiecie, z tymi kabelkami. I znalazłam na Allegro, tam były różnego rodzaju takie organizery. O! Tutaj na przykład mieści się jeszcze zapasowy telefon, tutaj, no wiecie, jak widać, jeszcze takie inne są przegródki. I jak się otworzy, to w środku mamy takie gumeczki, gdzie możemy sobie, wiecie, jakieś przegródki różnego rodzaju, tak, gumeczki. A tutaj jest kolejna, tutaj się przykłada. I tam w środku też na przykład widzicie, tutaj jest taka kieszonka, tutaj nawet jest jeszcze jedna kieszonka, tutaj na karty SD, których ja już nie używam, znaczy używam w sumie do drona, ale to trzymam w dronie. Mam tutaj dalej jeszcze taka głębsza jest, tak? Tak więc tutaj mogłam też powkładać właśnie różnego rodzaju ładowarki i tam też pod spodem są jeszcze takie siatkowe kieszenie i gumki. Tak więc super fajnie, bo wszystko jest po prostu, wiecie, ma swoje miejsce, jest zorganizowane i jesteśmy już w drodze w sumie chyba 3 tygodnie i okazuje się, że to jest rewelacyjne. Dlatego po prostu polecam. Jakby ktoś chciał, to mogę tam odszukać link konkretny, ale to nie wiadomo, wiecie, czy jest aktualne. Po prostu polecam tego typu organizery. Pokażę Wam jeszcze jeden patent, to pewnie bardziej dla kobiet. Jak przewozić słoiki lub inne rzeczy, z których ewentualnie coś się może wylać. Więc ja robię to tak. Pakuję do woreczka, ale wiecie co? Na dno, się zastanawiacie pewno, co to jest. To, moi drodzy, zakwas z buraków. W Afryce
stawiam na bank, że nie będzie buraków, więc zrobiłam sobie zakwas jako lekarstwo. Jak ktoś chce poczytać więcej, to sobie tam znajdziecie na internecie, tu nie będę zanudzać, ale lubię mieć chociaż trochę zakwasu z buraka, jak brzuch boli albo na kaca. Pakuję do takiego worka, a na dno daję papier i widzicie tutaj, żebym nie była gołosłowna, to właśnie jest ten stary papier, który faktycznie po drodze widzicie trochę gdzieś tam się wylało, ale worek jest suchy. To znaczy, że nic mi się nie wylało do szuflady i nie zabrudziłam sobie szuflad. Bela też się przygotowuje na Afrykę. Musimy trochę skrócić futro. Nie strzyżemy jej tak do samej skóry, bo słońce też może poparzyć pieska, tak więc nie można piesków strzyc tak super krótko, ale trochę można skrócić, będzie jej chłodniej. No i jak nam wyszło? Ja uważam, że całkiem okej. Tutaj trochę przy twarzy to trzeba zrobić nożyczkami, a resztę tą maszynką. I wiecie co? Tą maszynkę my kupiliśmy 3 lata temu w Lidlu i po prostu ja popatrzyłam na YouTube. No ale teraz się nie drap, no pokaż się nam, jaka jesteś ładna. I po prostu popatrzyłam na YouTube, jak się strzyże psy i to naprawdę jest nic trudnego i polecam wszystkim. Tatuś odpoczywa, a kto musi, to jeszcze pracuje, słuchajcie. Właśnie robię rzeczy, które też są niezbędne. Chcemy wykorzystać resztę internetu, który po prostu nam pozostał. I będę ściągać tutaj, widzicie, centrum dowodzenia. Tak się pracuje, tak moje biuro, słuchajcie, wygląda. Tak więc ściągam tutaj po prostu pliki, tak? Tu są ponagrywane wszystkie filmy, zdjęcia, tak? W różnych folderach. Tak wygląda od zaplecza praca vlogera. Przenosimy. I ja zawsze robię kopie zapasowe na dyskach twardych i to na dwóch dyskach zawsze. Nauczona niestety doświadczeniem, że coś może potem przestać działać. Już miałam taką historię, że dysk po prostu no, przestał działać i jak będziecie wszystko zrzucać tylko na jeden dysk, to w którymś momencie może się okazać, że ten dysk nie działa. A tutaj na pulpicie mam ostatnie filmy, które udało mi się zrobić i je wszystkie chcę wrzucić w chmurę. Teraz nie wrzucam w chmurę wszystkiego, bo na początku wszystko wrzucałam, ale to wszystko zajmuje tyle miejsca, że ja bardzo szybko wykorzystuję przestrzeń, dlatego teraz tylko najważniejsze rzeczy wrzucam, więc te, które po prostu filmy już są ukończone, wrzucam. Ja wiem, że one są na YouTube i ktoś by mógł pomyśleć, że po co ja to robię, ano po to, że nie można być 100% pewnym, że to, co na YouTubie jest dziś, będzie tam na zawsze. Zdarza się, że z jakiegoś powodu YouTube zamyka komuś kanał i wtedy stracę wszystkie swoje filmy, dlatego ja robię kopię wszystkich filmów. I jeszcze oświeciło nas, że musimy ściągnąć mapy. My ostatnio żeśmy korzystali z takiej nawigacji, testowaliśmy taką nawigację, gdzie ona jest? Sijik. I tam jest wersja taka darmowa, ale chyba ta darmowa wersja przestała nam działać, mi się wydaje, bo tam chcieli teraz od nas zrobić jakiś update, aktualizację, która się nie chce załadować. Wydaje mi się, że po prostu oni już chcą, żebyśmy im zapłacili, więc na razie sobie odpuścimy i wejdziemy na Maps.me, gdzie można ściągnąć mapy na dany kraj. Tylko jak się to robiło? Wydaje mi się,
że to trzeba tu będzie wpisać Maroko. Maroko. Jest Maroko country. I download. I tu już mogę zdradzić, że planujemy, jeżeli się uda, jak dostaniemy wizy, przejechać przez Algierię, Tunezję, Libię do Egiptu. Natomiast nie wiemy, czy się uda, bo nie wiemy, czy dostaniemy wizy do Algierii, do Libii. Bez problemu można dostać wizę do Tunezji, to online się załatwia bardzo łatwo, do Egiptu też nie ma problemu, ale Algieria i Libia to są takie dziwne kraje, a teoretycznie trzeba mieć zaproszenie. W praktyce pewnie to wygląda, że można takie zaproszenie kupić, komuś zapłacić, pewnie może jakieś biuro podróży czy coś, lub jakiś pośrednik, ale to wszystko będziemy załatwiać tutaj w tej Rabat. W Rabat są konsulaty i tam będziemy, konsulaty, ambasady, i będziemy próbowali to załatwić na miejscu. Dobra, tak więc wpiszę tutaj Algieria. Nie wiem, czy tam uda się pojechać, jak wspomniałam, ale może jak wpiszę, to się uda, nie? Już taka projekcja, znacie taką technikę? Uda się albo się nie uda. No, dokładnie. Pojedziemy do Rabat, to zobaczymy. No, może w Rabat dostaniemy Rabat na wizę. Może dostaniemy. Zobaczymy. Poczekaj. Nie, tutaj jakoś dziwnie mi wyświetliło. Popatrz, nie mam w Maps mi na kraj. Why not? No nie wiem. No nie ma, bo w ogóle nie pokazuje tak jak tam. Doesn't exist. No nie ma. No, czyli już widzicie właśnie. I tak to jest z tymi aplikacjami i różnymi takimi wynalazkami. Niby fajne, a potem się okazuje, że... Dupa Jasiu. No. A zobaczymy w takim razie Libia. Libia. Czy tak samo będzie? Country. O, Libia jest. A Rabat... Tfu, nie Rabat. Teraz już mi z tym Rabatem pomieszałeś w głowie. Libię mogę ściągnąć. No to dziwne. Nie wiem. No zawsze takie różne niespodzianki. Spróbuję potem jeszcze raz. A w międzyczasie tutaj drugą ręką ja sobie sprawdzam, jak tutaj idzie transfer. No 65%, tak więc spoko. Jeszcze chwilę. Kraj. No nie będzie teraz grać, bo ja wyłączyłam. Światło. A, światełko. O właśnie, i mogę pokazać, jak to światełko działa, które żeśmy przedtem montowali ze wszystkich stron. Tak więc jak widzicie, daje dużo światła. Tutaj mamy takie światło, które jest podpięte, jest na 12 V. Taka to jest taśma, która... Niedźwiedź znalazł taką na 12 V, a nie taką jak w sklepach są na 24. No a tu oczywiście wine o'clock. No. Nie 24, tylko 240 V, czyli normal one. Dziękuję. There you go, $10. Wiesz co ci mogę dać do tej ręki? Kieliszek z winem. I got one already, mate. No właśnie, no to napij się i nie marudź. To siop. Ten no, siup. I ja też wypiję w takim razie wine o'clock na zdrowie. Co ty tam gadasz? It's a shithole. No, ludzie full of tourists. No i będzie, a ty też tam się pchasz. Nie do Sharm el Sheikh. No. Oj tam, trzeba wszystko zobaczyć. My tam lubimy po prostu pooglądać no, wszystko. No, wy lubicie, my nie lubimy. No dobra. O. No ja lubię, no co mam powiedzieć. No. Lubię. Kiedyś sobie jeździłam do hotelów all inclusive i było bardzo fajnie. No a teraz już nie jest. No. No. Pod nos mi podali wszystko na talerzyku, kolorowo. A teraz sobie nie ugotujesz, żreć nie będziesz. No, a teraz stoję w garach.
Dobra. Nie jeden by chciał wstać w takich garach. No. Dobra, to się skończyło. Jeszcze tylko Tunezja. Tutaj się kończy. 90. A, bo wena mi się skończyła, twórcza. No, ty już jesteś zmęczony. Tyle ci powiem. I am. Widać. I've done my bit today. No, nacharowałeś się dzisiaj. Tak, przykręciłem dwie lampki. Trzy. Dwie. Jedną actually. Mieliśmy spokojną noc tutaj, ale wiecie, chciałam wam powiedzieć nie o miejscu teraz, tylko o tym, jak ja się kuruję i w ogóle o... Cisza na planie tutaj, kurczę, zawsze coś. Bela się chce bawić i pewnie zaraz będzie głośno, więc szybko. Chcę wam powiedzieć o mojej ulubionej herbacie, jaką ja piję w zimę. Ja uważam w lecznicze właściwości tej herbaty i chciałabym wam powiedzieć, że wyleczyłam się nią właśnie nie na tabletkach, tylko właśnie taką herbatą z tej strasznej choroby, która nas męczyła. Ale to pewnie nie do końca prawda, bo niedźwiedź tej herbaty nie pije. Ja się wyleczyłem winem. I też się wyleczył. No, tak więc nieważne. Ale potrzebna nam jest, słuchajcie... takie rzeczy jak imbir, tak? Imbir, kawałek imbiru, normalny taki w korzeniu i kurkuma w korzeniu. W niektórych sklepach można kupić w Polsce i w innych krajach. I mi to udało się kupić w Niemczech. W korzeniu kurkuma. I to jest bardzo ważne, żeby ona była w korzeniu, bo próbowałam robić tą herbatę ze sproszkowaną kurkumą i nie, no to jakbyś piasek tam miał, to się nie nadaje. Tak samo cynamon, bo to jest trzeci taki składnik potrzebny, cynamon. I ten cynamon też w lasce, nie taki w proszku, bo ten taki zmielony to po prostu tak jakbyście między zębami jakiś piasek mieli, jak herbata z piasku. Więc te trzy składniki, wrzucam to wszystko do kubeczka, pokroję na drobne kawałki ten imbir i kurkumę i zalewam gorącą wodą. To można też nawet chwilę pogotować, jak w domu, w domowych warunkach, zrobić sobie w garnuszku, można zrobić większą ilość. I to włożyć sobie do lodówki i to sobie może stać i stać bez problemu. I to będzie taka esencja, którą sobie potem będziecie rozcieńczać. W takiej wersji deluxe można dodać do tego miód i cytrynę. Można też dodać pigwę. Ja mam taką malutką. Dostałam od koleżanki na wyjeździe z Polski. I to wszystko sobie tutaj wkroiłam i zalewam wrzątkiem. I powiem wam, że to jest rewelacyjna, rozgrzewająca herbata. Jak ktoś nie lubi takich fusów tutaj w środku, to można sobie ją odcedzić. I powiem wam, że ja to, co teraz zalałam tym wrzątkiem, wypiję sobie i nie wyrzucam tych fusów. Tylko ja je zaleję ponownie, ale wtedy sobie podgotuję. Bo to jest wszystko takie mocne, że to po prostu tam jeszcze wyciągnie po prostu z tych wszystkich dobrych rzeczy, tak jak imbir czy właśnie ten cynamon, tak one nawet jak postoją w wodzie dłużej, to nawet wtedy mają jeszcze większy aromat i siłę. No, tak więc polecam, dajcie znać, czy ktoś spróbował i jak wam smakuje.